Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj z nami w studiu są poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Halicki, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska przede wszystkim. Pani minister Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry Państwu. Poseł Władysław Teofil Bartoszewski, PSL, Koalicja Polska. Dzień dobry. Wiceminister Kultury Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam. Poseł Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem, Klub Lewicy. Dzień dobry. Oraz Mariusz Gosek z suwerennej Polski już od 3 maja, wiceprzewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Ciągle tak? Nic się ciągle nie zmieniło. Tak, tutaj nic się nie zmienia. Witam serdecznie Państwa. Witam, kłaniam się. Proszę Państwa, nie jesteśmy monarchią, choć pewnie niektórzy chcieliby, żebyśmy byli monarchią, ale chętnie będziemy spoglądać w stronę Londynu, będziemy obserwować, znaczy nie my tu, ale mówię o nas wszystkich, o Polakach, o słuchaczach i nie tylko o politykach. Będziemy obserwować dzisiaj ważny moment w dziejach monarchii brytyjskiej, mianowicie koronację króla Karola III. Pani minister, udział prezydenta Andrzeja Dudy w uroczystościach to nie jest tylko, jest pewnie zaszczyt i przyjemność, ale też okazja do różnych nieformalnych, mniej lub bardziej nieformalnych rozmów. I przy takich okazjach też można coś ważnego powiedzieć albo usłyszeć. Bez wątpienia, pani redaktor, no jest to historyczne wydarzenie. Tak jak pani redaktor mówi, są tam goście z całego świata i koronowane głowy, i prezydenci, i przedstawicieli tak naprawdę z wszystkich państw, wszystkich kontynentów. I to są zawsze bardzo dobre okazje do tego, żeby prowadzić przy okazji takie rozmowy. A czy pan prezydent miał jakieś może plany, że akurat z tym, czy z tamtym politykiem chciałby o czymś porozmawiać? Były umówione spotkania, ale myślę, że właśnie chociażby ze względu na tą wczorajszą okoliczność, czyli taką bardzo uroczystą kolację w Pałacu Buckingham, na której wszyscy byli obecni, to na pewno były to najlepsze możliwe okazje do takich rozmów. Ale też trzeba podkreślić te bardzo dobre relacje w ostatnich miesiącach, wprost wzorowe z Wielką Brytanią, i tutaj nie są konieczne dodatkowe takie właśnie uroczystości historyczne, aby te relacje polsko-brytyjskie były wprost wzorowe. No to do panów mam prośbę o podsumowanie tych pierwszych miesięcy, że tak powiem, rządów, a właściwie panowania, bez że tak powiem, Karola III, bo dzisiaj tylko koronacja, ale królem już jest od jakiegoś czasu. Poradził sobie, monarchia przy nim się nie rozpadnie. Władysław Teofil Bartoszewski. No, zwracam uwagę, że pierwszym monarchą, który był namaszczony w opactwie Westminster, to był William Zdobywca w 1066 roku. Więc jest to kawał czasu tej monarchii, więc ona się nie rozpadnie, skoro przetrwała ponad 1000 lat. Natomiast oczywiście jest trudno wstąpić w rolę królewską po Elżbiecie II, która była królową lat 70. No to też jest niesłychany wyczyn i była fantastycznym monarchą. No i jeszcze dodatkowo ma synka, który się okazał enfant terrible. No ale nie jest pierwszy w linii sukcesji do tronu. W związku z tym ja myślę, że książę Karol miał, jako książę miał bardzo długi okres przygotowawczy. W związku z tym nauczył się zawodu, czy nauczył się fachu. I myślę, że sobie bardzo dobrze da radę. Oczywiście nie jest do powtórzenia panowanie królowej Elżbiety II, no bo to był wyjątkowy okres. Królowa, która uczestniczyła w II wojnie światowej, aktywnie w wojsku angielskim jako wolontariuszka, przeszła okres dekolonizacji, zmian kulturowych i tak dalej. Ale myślę, że książę Karol, teraz król Karol III, da sobie radę. Jarosław Sellin. No cóż, to jest 40. koronacja w historii Anglii i rzeczywiście pierwsza koronacja od 70 lat, czyli można powiedzieć 2-3 pokolenia samych Anglików nie widzieli koronacji w swoim życiu ze względu na długość panowania Elżbiety. Myślę, że Karol odbudował i w czasie, kiedy był sukcesorem, i już w czasie tych kilku miesięcy od września licząc panowania, odbudował swój autorytet, łącznie ze swoją małżonką, co do której opinia publiczna w Anglii miała duże wątpliwości przez całe lata. Ona też będzie dzisiaj koronowana. I myślę, że warto pamiętać, że to nie jest tylko koronacja króla Zjednoczonego Królestwa, ale to jest też
postawienie na czele ważnego kościoła chrześcijańskiego nowego przywódcy, bo kościołem anglikańskim od dzisiaj będzie rządził właśnie Karol III. I jest to też namaszczenie przywódcy symbolicznego wprawdzie organu, jakim jest Commonwealth, czyli wiele krajów zrzeszonych właśnie w Commonwealthie, które kiedyś były ściśle związane z koroną brytyjską, ale symbolicznie pewne przywództwo czy autorytet tego monarchy uznają. To jest najciekawsza instytucja, można powiedzieć, polityczna w Europie. Jak Elżbieta II umierała, to niektórzy nawet pisali, że w sensie emocjonalnym Europejczycy, nie tylko Brytyjczycy, odbierali to jako śmierć królowej Europy. Nawet takie artykuły się ukazywały. I coś w tym jest. Znaczy, ta autorytet tej instytucji politycznej, no, jaką jest monarchia brytyjska, jest powszechnie szanowany w Europie i w świecie. Ale chyba Karol III królem Europy nie będzie jednak, bo Elżbieta była wyjątkowa. Oczywiście życzymy mu bardzo długiego życia, ale no nie ma szans biologicznie, żeby tak długo panować jak Elżbieta II. Ale moim zdaniem... Ale można intensywnie... Moim zdaniem, ze względu na intensywność kontaktów, które Karol miał jeszcze jako sukcesor, jeździł po świecie i spotykał się często w świecie z politykami, to autorytet samej instytucji będzie utrzymany pod jego przywództwem. A pan Adrian Zandberg się tak uśmiecha pod wąsem. Co to oznacza? Co mnie ta monarchia obchodzi? Zaintrygowała mnie pani redaktor, mówiąc, że są wśród nas tacy, którzy chcieliby, żeby w Polsce była monarchia. Pomyślałem sobie w pierwszym momencie, że chyba bardzo źle myśli pani redaktor o osobach w studiu, ale jak słucham takiej ekscytacji panów tą koronacją, jak słucham pana ministra Selina, który opowiada o królowej Europy, to myślę, że muszę powiedzieć, że ja tych emocji nie podzielam i że nie uważam, żeby Elżbieta była królową Europy. Co więcej, bardzo się cieszę z tego, że żyjemy w Republice Demokratycznej, a nie w monarchii. I obyśmy dalej w Republice Demokratycznej w Polsce żyli, w której możemy wybrać naszą głowę państwa, a nie przyjmować ją w wyniku odziedziczenia przez nią tronu. Więc każdy kraj ma oczywiście prawo do tego, żeby wybrać sobie taką formę ustrojową, jaka mu się podoba. No dobrze, ale Karol III jest ważny. Nie ukrywam, że zdecydowanie bardziej podoba mi się nasza forma ustrojowa, w której to ludzie demokratycznie wybierają, kto nad nimi panuje i kto nimi rządzi. Czyli dla pana nie ma znaczenia, jaki będzie jako władca Karol III? Czy jednak ma jakieś znaczenie? Z punktu widzenia jego kompetencji, które są nikłe, łamane przez żadne, to żadnego znaczenia większego nie ma dla polityki Wielkiej Brytanii. Jeśli się czymś warto by było, moim zdaniem, bliżej zająć dzisiaj, to raczej tym, jak bardzo Wielka Brytania słabnie. Jak bardzo Wielka Brytania ekonomicznie źle wyszła na polityce Torysów. Jak Wielka Brytania z kraju, który był przedmiotem aspiracji bardzo wielu, także na kontynencie europejskim, staje się dzisiaj chorym człowiekiem naszego kontynentu. Tak? No przecież to widać w wynikach gospodarczych Wielkiej Brytanii, ale widać to też w wynikach Torysów, którzy przecież właśnie w spektakularny sposób polegli w wyborach lokalnych, dostając dużo gorsze wyniki niż jeszcze kilka miesięcy temu wielu im prorokowało. To jest ciekawe, co się w Wielkiej Brytanii dzieje. To też jest ciekawe w tym sensie, że tam jest coś bardzo podobnego do nas, czyli pewien podział pokoleniowy. To znaczy, z jednej strony torysi, którzy trochę tak jak PiS wiszą na wyborcach 60, 70, 80-letnich, a z drugiej strony dosyć ewidentna zmiana, która przyjdzie wraz ze zmianą pokoleniową, która jest także zmianą polityczną i która, myślę, że będzie też stawiała pod znak zapytania koło tego, jak wygląda ustrojowo dzisiaj Wielka Brytania. Nie mówię tutaj o monarchii, bo to akurat jest, wydaje mi się, drugorzędnie ciekawszą rzeczą jest kwestia ordynacji wyborczej i tego, czy w perspektywie kolejnego pokolenia ta większościowa, a więc skrajnie niedemokratyczna ordynacja wyborcza, która niereprezentatywna ordynacja wyborcza, która w Wielkiej Brytanii od dawna no, tak naprawdę blokuje wiele zmian, czy ona przetrwa. Chciałam powiedzieć, że nie tylko jeden kij w mrowisko pan Adrian Zandberg włożył, ale po prostu pan rozjechał to mrowisko. Tak. Mariusz Gosek. Znaczy, szanowni państwo, przede wszystkim pozwolicie, że zwrócę uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość to nie tylko poparcie 60, 70, 80-letnich osób doświadczonych już i wiedzących też, co zrobiły poprzednie rządy, ale to także młode pokolenia
Polaków, dla których chociażby do roku 26 życia zostały zniesione podatki. A przechodząc już do... Właśnie, do Karola III. Do pytania. Ja uważam, że książę Karol, król Karol już w tym momencie będzie stał w dużo trudniejszym zadaniu, dlatego że królowa Elżbieta, te 70 lat panowania królowej Elżbiety, to był stan faktyczny, gdzie miała przede wszystkim doskonałą historię, portfolio, wolontariuszka, też i okres II wojny światowej. I ją Wielka Brytania w całości, wszystkie państwa zrzeszone, bardzo pokochały. Król Karol na pewno jest osobą ważną z punktu widzenia państwa polskiego. Ja bardzo cieszę się, że już wczoraj udał się pan prezydent, pan doktor Andrzej Duda na zaprzysiężenie, na koronację Karola, bo ja uważam i jestem tu odmiennego zdania od kolegi posła Adriana Zandberga, że to jest bardzo ważne dzisiaj podtrzymywać jak najlepsze relacje z Wielką Brytanią, chociażby w kontekście wojny na Ukrainie. Uważam, że w tym zakresie... Polemizuje pan z tezą, której nie postawiłem, panie pośle. Ale powiedział pan, że chory człowiek Europy to jest. No po dzisiaj Wielka Brytania ma poważny problem gospodarczy. Ale powiedział pan, że to nie ma znaczenia. To ma znaczenie. Ma znaczenie sytuacja, gdy rozmawia pan prezydent z monarchą, z królem Wielkiej Brytanii. Wiemy, w jakiej sytuacji geopolitycznej znajdujemy się tutaj. I to wszystko jest istotne dla majestatu i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Ja uważam, że to będzie na pewno inna monarchia pod panowaniem króla Karola. Będzie inna i będzie porównywalna też do tego okresu, z okresu panowania królowej Elżbiety, ale niezwykle ważne dla państwa polskiego. Są bardzo dobre relacje z Wielką Brytanią i musimy wiedzieć, że tam ustrój jest, jaki jest, czyli też i panująca monarchia. Dlatego ja uważam, że dzisiaj wszyscy powinniśmy mówić dobrze o królu Karolu. Wiemy, że ta historia związana z królem Karolem... Dobrze, ale krótko. Chciałabym, żeby teraz już Andrzej Halicki mówił. Akurat szanuję i tożsamość, i tego rodzaju dziedzictwo akurat, które tutaj ma miejsce, i ta sukcesja niezwykle trudna dla króla Karola, bo nie sądzę, żeby utrzymał autorytet poprzedniczki, nie sądzę, żeby w praktyce prowadził jakąkolwiek skuteczną politykę, bo tutaj poseł Zandorek dotknął rzeczywiście ogromnie ważnego problemu. Król, nie prowadząc de facto polityki, nie mając narzędzi do tego, jednak jest odpowiedzialny za przyszłość całego królestwa. A Wielka Brytania stoi w obliczu bardzo poważnego kryzysu wewnętrznego. Pytanie, czy w ogóle przetrwa w kolejnych dekadach. Nie mówię, że w najbliższym... Ale jako Zjednoczone Królestwo? Szkocja, problem Szkocja. No, to jest kwestia konsekwencji Brexitu. A wynika oczywiście z sytuacji gospodarczej i bardzo szybkiego efektu tego Brexitu, który oczywiście jest negatywny dla gospodarki, ale dla ogromnej grup społecznych. I ta odpowiedzialność także korony za tę całość dzisiaj ma wymiar bardzo mocnych i takich, powiedziałbym, spontanicznych reakcji na stadionach szkockich. No to taka pierwsza reakcja, najbardziej, powiedziałbym, populistyczna, ale ona się przełoży na politykę oczywiście. Zapewne, i w związku z tym... posła, że się Szkocja nie odłączy. Po szaleństwach SNP i pani Sturgeon, która musiała odejść w niesławie... Ja nie mówię, że szybko, natomiast ten proces narasta. I to będzie proces polityczny, który... z którym także Europa będzie się musiała zmierzyć jako wyzwanie. Narasta 1701 roku, no właśnie, się tak, połączyli. Tak mi się chciałam to powiedzieć, że ciągle narasta. A propos stadionów, panie pośle, to oby też te hasła z polskich stadionów się spełniły. Jeszcze jedno zdanie na temat księcia Karola, bo oprócz pana ministra podejrzewam, że nikt ze słuchaczy tego nie wie, że książę Karol, a teraz król Karol III, jest honorowym patronem jednej fundacji w Polsce. Oczywiście mówię o Fundacji Teatrum Gedenense. Tak. Teatr Elżbietański zbudowany w moim rodzinnym Gdańsku. Dokładnie. Z powodu tego, że już na początku XVII wieku teatr szekspirowski, można powiedzieć, w Gdańsku, tak występował. Jeszcze jedna anegdota. Za chwilę usłyszymy, nie za chwilę, za 2 godziny mniej więcej, przysięgę koronacyjną Karola III i w treści tej przysięgi usłyszymy, że nowy król będzie wymierzał
Prawo i Sprawiedliwość, ale z miłosierdziem. No, czy... Dobrze, kończymy ten wątek, tylko jeszcze pytanie do pani minister. To kiedy możemy się spodziewać króla Karola III w Polsce już koronowanego? Takie rozmowy i zaproszenia, bo pan prezydent już podczas swoich wizyt w Wielkiej Brytanii spotykał się z Karolem III i na pewno takie zaproszenie zostanie wystosowane. Tak jak mówiłam wcześniej, te relacje są naprawdę wzorowe. Ale jeszcze konkretów nie ma. Nie, o żadnych konkretach na razie nie możemy informować. Proszę państwa, no, cieszmy się, że jesteśmy mimo wszystko w tej republice parlamentarnej, bo tutaj jest bardzo ciekawie, może nie tak uroczyście, może nie ma takiego ceremoniału, ale dzieją się ciekawe rzeczy. Otóż niektóre media sugerują, że wraz ze zmiany nazwy z Solidarnej Polski na Suwerenną Polskę wygasza się umowa koalicyjna z Prawem i Sprawiedliwością. Prawda to czy nieprawda? Ja myślę, że nie, dlatego że jesteśmy lojalnym koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości. Wbrew temu tej narracji, które forsują niektóre media, pierwszą opcją wyboru dla dobra Polski jest obóz Zjednoczonej Prawicy. Metoda Donta jest tutaj nieubłagana i my zakładamy wspólny start z list Prawa i Sprawiedliwości jako Zjednoczona Prawica. Ale ostatnio te relacje wyglądały, że tak powiem, na spektakularnie niedobre. Brak obecności liderów na waszej konwencji, liderów bratniego Prawa i Sprawiedliwości. Redaktor, podobno nie zaproszeni byli. Znaczy, to był 3 maja, odbywały się też uroczystości państwowe. No, wszyscy wiemy, że to jest wielkie święto, uchwalenia Konstytucji 3 maja. Natomiast my jesteśmy przygotowani też do samodzielnego startu. Mamy gotowe listy w 41 okręgach wyborczych. Mamy struktury już blisko ponad 2,5 tysiąca, blisko 3 tysiące członków partii. Jesteśmy gotowi w 41 okręgach, mamy biura. Ja też przechodzę już na ten odcinek tego presztabu wyborczego. Zmieni się też wewnętrznie sporo rzeczy wewnątrz Suwerennej Polski. Czyli to było takie przygotowanie do tej ewentualności samodzielnego startu. Pani redaktor, do dnia dzisiejszego, tak jak wskazywał prezes Solidarnej Polski, minister Ziobro, nie otrzymaliśmy Suwerennej. Wtedy jeszcze Solidarnej, dziś już Suwerennej, bo to było już około 2-3 tygodni temu, gdy pan minister Ziobro o tym mówił. Nie otrzymaliśmy konkretnej propozycji jeszcze, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, ale ja nie wyobrażam sobie, żeby ten start nie był wspólny. Ja mam nadzieję, że będzie tak, że nie będziemy się spotykali już po wygranych wyborach po drugiej stronie rzeki, tylko wsiądziemy razem do tej wspólnej łodzi Zjednoczonej Prawicy. Znaczy, dobić do brzegu. Wygramy wybory, dopłyniemy do brzegu. Nie zostać na łodzi. I na tym brzegu ogłosimy sukces Zjednoczonej Prawicy po to, żeby nigdy Polska nie wróciła już w ręce Donalda Tuska. Jarosław Sellin. To chyba styks będzie. Jak państwo odebrali te konwencje, bo nie szczędzili państwo z powodu zmiany nazwy złośliwości? Suwerenne prawo naszego koalicjanta, żeby tę nazwę zmienić. Widocznie chcieli inaczej nieco rozłożyć akcenty. Powstali w czasach, kiedy o solidarnościową politykę gospodarczą czy społeczną trzeba było się bić, bo rządy Donalda Tuska były odwrotnością tej tendencji. I wtedy tak się nazwali. Dzisiaj rozkładają akcenty na inne kwestie, właśnie kwestie związane z łamaniem traktatów przez część urzędników Unii Europejskiej i wychodzeniem poza prawo, które sama Unia Europejska sobie narzuciła. Ja też jestem zwolennikiem tego, bo już od 9 lat, nie, nawet nie od 8, tylko od 9 lat w formule Zjednoczonej Prawicy wygrywamy wszystkie wybory, i samorządowe, i parlamentarne. Czyli właściwie, panie ministrze, cisza, spokój, nic się nie dzieje, tylko niekoniecznie cisza i spokój, bo nie jest też tak, że wszystko jest tożsame. Różnice są, zwłaszcza w rozkładaniu różnych akcentów między Prawem i Sprawiedliwością, a dzisiaj
suwerenną Polską. Natomiast uważam, że formuła Zjednoczonej Prawicy się sprawdziła, doprowadzała nas do sukcesów wyborczych we wszystkich rodzajach wyborów, jakie mieliśmy w ostatnich 9 latach w Polsce i dlatego uważam, że takiej formuły zmieniać nie należy. Mamy przed sobą, niektórzy twierdzą, najważniejsze wybory od 1989 roku. Ja ten pogląd z różnych powodów podzielam, że to są najważniejsze wybory od tych sprzed 34 lat. I w związku z tym lepiej nie ryzykować jakiegoś rozłamu czy podziału, lepiej pójść razem, bo to jest formuła sprawdzona, która nas do zwycięstw doprowadzała. I kolejne zwycięstwo jest w naszym zasięgu. Czyli nie ma żadnej pani minister kłótni w rodzinie. Pan prezydent nie musi się martwić, że w jego macierzystym środowisku coś się złego dzieje. Pan prezydent oczywiście obserwuje tę sytuację bardzo wnikliwie, natomiast myślę, że warto w tym kontekście przypomnieć słowa z wystąpienia pana prezydenta wygłoszonego 3 maja na Placu Zamkowym, gdzie odnosił się już do kwestii najbliższych wyborów i przede wszystkim zachęcał do tego, aby obywatele wzięli sprawy w swoje ręce i do tych wyborów poszli, bo zgadzam się tutaj z panem ministrem, że te wybory jesienne są dla państwa polskiego bardzo istotne, bo będą decydować albo o kontynuacji polityki z ostatnich lat, albo o zapewne kompletnej zmianie, a czasy jakie są, to wszyscy wiemy. I oprócz tego, że pan prezydent zachęcał do brania udziału, czyli do głosowania, to zachęcał również do aktywnego włączania się w to, żeby no osoby tak, z różnych stanów do tego jest inna historia, bo pewnie prezydent będzie zachęcał bez względu na to, kto na jakiej liście pójdzie, czy pójdzie razem, osobno i tak dalej, ponieważ sam udział jest ważny. Panie redaktor, o tych listach to już rozmawiamy od kilku miesięcy, w różnych kontekstach. Niektórzy podają wątpliwość, czy będzie wspólna lista dziś suwerennej Polski oraz Prawa i Sprawiedliwości. Panie redaktor, no z perspektywy Pałacu Prezydenckiego naprawdę jest to kwestia do rozmowy między Jasne. Partiami politycznymi i tutaj udziału w tym pana prezydenta nie będzie. Proszę panów, panowie by pewnie chętnie, a może i nie, skomentowali to, co się tam dzieje. Że chętnie, bo widać, ale nie. Że Łódź jest dziurawa. Ale ja mam coś dla pana innego. Ja myślę, coś panie pośle, że z wypowiedzi pana ministra i mojej zupełnie inne. No, tezę można z wypowiedzi pana ministra to mnie zaintrygowało, to jest zupełnie inne. Ale pan właśnie intryguje takie dziwne rzeczy. Co pana intryguje, że ktoś pan minister nie, bo powiem tak, jeżeli chodzi o tę historię, to jest między suwerenną Polską a PiS-em, to ja mam poczucie, żeśmy już ten serial, ten odcinek tego serialu już wiele razy widzieli. Nie, bo to jest nowy odcinek. Wyborami się kłócą, zmiana nazwy, nowy odcinek. Potem minister Ziobro i jego koledzy wynegocjowują to, co chcą sobie na listach i następnie z tych list startują. Jest to pewnie raz jeszcze obejrzymy to. Mnie szczerze mówiąc, już to trochę nieco nuży. Ale to, co mnie zaintrygowało, to słowa pana ministra, który stwierdził, że kiedyś trzeba było się upominać o solidarną politykę, a teraz już to tak naprawdę można nieco przesunąć na bok, bo już jest załatwione, czy teraz problemem jest suwerenność. No panie ministrze, ta solidarna polityka wygląda w ten sposób tak, że dzisiaj pod waszymi rządami znikają kolejne oddziały w szpitalach powiatowych. Ta solidarna polityka dzisiaj wygląda tak, że jak spojrzymy na długość linii autobusowe, które dojeżdżają do małych miejscowości w Polsce, to ona z roku na rok jest coraz krótsza. Okay. Czy to jest Polska, w której realnie ten problem jest? Ale pan mi tutaj zmienił temat, nie, a ja mam zupełnie inne pytanie. Solidarna polityka, panie pośle, wygląda tak, że kiedy przejmowaliśmy władzę, na wydatki na ochronę zdrowia wynosiły 77 miliardów złotych, a dzisiaj wynoszą 160 miliardów złotych. Z tego czyli połowa idzie bokiem na respiratory i jakieś inne cuda. Dobrze. Ale konkretnie. Niejednocześnie bardzo proszę. Nie będą panowie mówić jednocześnie, ale absolutnie nie. Ja chciałbym się tylko odnieść. A jeszcze się włącza Andrzej Hajs. Jedynie odnieść, panie redaktor. Panie ministrze, może pan żonglować liczbami, ale fakty są takie, że wiele ludzi, którzy mieszkają w mniejszych miejscowościach, musi jechać do szpitala na drugi koniec województwa, bo pod waszymi rządami poznikały oddziały chirurgiczne, położnicze, ginekologia poznikała. Dziewczyny, które rodzą, muszą jechać kilkadziesiąt kilometrów od domu, zamiast mieć oddział swojej miejscowości. Ludzie nie mogą dojechać ze swojej miejscowości, w której mieszkają do pracy, bo nie ma autobusów. Nie, popełniłam wielki błąd. Pan powinien być tu. Zdrowia, a pan chce współrządzić z Donaldem Tuskiem i Platformą Obywatelską, który na pewno z wielką troską nad tymi problemami się pochyli. Likwidacja białych plam komunikacyjnych to zasługa tego rządu. Trzykrotnie mniejsza, proszę nie kłamać. Jednak za chwilę
nasi słuchacze i widzowie zatęsknią za monarchią brytyjską. I panią dzisiejszą, jako monarchinią. I dzisiejszą koronacją. Obiecuję, że te tematy też będą poruszane, ale chciałabym jednak zapytać dzisiaj pana posła Halickiego, który chętnie by porozmawiał o PiS-ie i Solidarnej Polsce, ale ja bym chciała porozmawiać o słowach Bogusława Sonika, który bardzo skrytykował partię Platformy Obywatelskiej. Takiego powiedział? Że skręcacie w lewo, że on jest z partii już wypychany. I człowiek nie może głosować zgodnie w lewo, ze swoim sumieniem. Sumieniem nie może powiedział to zarówno w rozmowie z Polskim Radiem, jak i w rozmowie z Polską Agencją Prasową rozmowie. Ani nie rozmawiałem z nim, ani nie bardzo wiem, co powiedział. Natomiast bardzo ważne jest to, co robimy. I na pewno przywrócimy nie tylko to, o czym mówił poseł Zandberg, czyli prawidłowe wydawanie pieniędzy na cele społeczne, bo wy rozkradacie po prostu budżet państwa. Wy tych pieniędzy nie mieliście. I druga rzecz, przywrócimy to, czego wy nie potraficie załatwić. Ogromne wsparcie właśnie środków europejskich na te cele, które zostały też wymienione. Bo PKS-ów nie ma, zlikwidowaliście całą sieć. Jest. Służba zdrowia kuleje, a te nakłady rozchodzą się na takie rzeczy jak te respiratory czy inne rzeczy, które rozkradacie po prostu, ale, bo nie, pośle, nie jesteście w stanie zarządzać budżetem. Jedno również słowo, jeżeli pani jedno zdanie, że pani redaktor. Nie, ja jeszcze, bo ponieważ pan, to, co się dzieje, pan nie, przepraszam, pan poseł Andrzej Halicki mnie zbył, mówi, że nie wie, o co chodzi, nie wiem. Sonikiem? Nie wiem, zarobiony jestem, ale to ja panu zacytuję chwileczkę. Niech wybierze swoją drogę życiową według własnego sumienia. Znaczy ja bardzo dobrze życzę za panem. Nie to, że on chce obrać swoją drogę życiową. On chciał być z Platformą. Tylko droga... Jest z Platformą, jest od wielu lat i nikt nigdy nie... Władza wykonawcza pamiętam, Platformy ktokolwiek czeka z długopisem, by skreślać tych, których podejrzewa, że mogą mieć inny stosunek do aborcji. Że nie ma swobody w głosowaniach światopoglądowych, mówił dalej. No i o tym skręcie w lewo. To przypomnę, że jeżeli chodzi o decyzję w sprawie ustawy, która nawet została napisana i złożona, żeby nie było to gołosłowne, to stanowisko nasze, czyli zmiana prawa w taki sposób, jak oczekują z tego większość wyborców do 12 tygodnia życia, kwestia aborcji powinna być decyzją. Dobrze, że pan to powiedział. Kobiety, jest zapisana w ustawie od 2020 roku. To było 3 lata temu, kiedy Borys Budka był przewodniczącym, został przewodniczącym. Mm. I ta decyzja została potwierdzona także na poziomie klubu parlamentarnego. Ale to nie było takie kategoryczne wtedy. Natomiast jeżeli chodzi o listy, no to list nie ma. Zobaczymy, jak będą wyglądać. Czyli nie ma jeszcze tej osoby z tym długopisem takim, która skreśla. Nie, to takie wstępne listy są nie zaczęliśmy, bo wszyscy wiedzą, że na razie trwają rozmowy. Pan prezydent nie ogłosi wyborów, nawet nie można popaść pełnomocników, którzy mieliby z tymi długopisami. Dobrze, ale pierwsza, poza tym ja ciągle wierzę, że formuła startu jest jeszcze otwartą i ciągle liczę na to, że będziemy startować w dużym bloku. Tu będziemy znowu za chwilę polemizować ze sobą i różnych argumentów używać, ale rozsądek powinien zwyciężyć. Nie wiem, czy będziemy polemizować. Są, jak powiedział minister Sellin, tu pełna zgoda, najważniejsze wybory od 34 lat. Niech pan się modli, to żeby zakończyć ten wątek Bogusława Sonika, czy Koalicja Polska by przytuliła, jakby chciał pan Bogusław Sonik, bo to jest już u was Ireneusz Raś przecież też z Platformy. Marek Biernacki, jest Protasiewicz i tak dalej. Ludzie, którzy z powodów... Protasiewicz jest konserwatystą. My mamy bardzo szeroki kościół w PSL-u akurat. Mamy ludzi o rozmaitych poglądach. Natomiast faktem jest, że ludzie, którzy z powodu swoich konserwatywnych poglądów nie mogli się znaleźć, nie mieli miejsca dalej w Platformie Obywatelskiej, przeszli do nas i myśmy ich nie werbowali, nie ściągali, nie przekupywali, tylko oni uważali, że u nas takie poglądy, u nas może być i Protasiewicz, i Jan Filip Libicki, który ma zupełnie inne poglądy. Jan Filip Libicki jest zdecydowanie konserwatywny i dobrze się u nas czuje. W związku z tym oczywiście jesteśmy otwarci na każdego demokratycznego polityka, który chciałby przystąpić do Koalicji Polskiej. Ponieważ dla każdego jest coś miłego, to jeszcze do pana pytanie o Romana J., który był wicepremierem. Co prawda to były czasy dawne, rozmawialiśmy przed wejściem do studia z Adrianem Zandbergiem, który już tego nie pamięta, bo był wtedy
uczniem. Uczniem po prostu. A jak nie jestem pewien, czy nie pod koniec podstawów? Który się nie interesował polityką tak dalece, żeby zapamiętać Romana J. Otóż Roman J. został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji pod zarzutem przemytu papierosów. Roman J., wicepremier PSL-owski. Co prawda, wy nie macie już chyba z panem Romanem J. nic wspólnego. No chyba od wielu... Od wielu lat, aczkolwiek od razu się pojawia, tutaj wszyscy sprawdzają, co to za premier Roman J., no i premier PSL-owski. Nie zaszkodzi wam taka historia z Romanem J.? W każdej partii zdarzali się politycy, którzy robili po podejściu z polityki rzeczy nie całkiem właściwe albo całkiem niewłaściwe. Trudno, żebyśmy ponosili odpowiedzialność za prywatną osobę, która jest podejrzewana o jakieś przestępczą działalność. Nie, pytam tylko dlatego, że jest kampania wyborcza i każdy będzie na kogoś szukał haka. No taka jest prawda. No ale tutaj akurat pan... Nawet jak to nie ma, Roman nie ma sensu. Nie jest politykiem, aktywnym politykiem żadnej partii politycznej. W związku z tym, jeżeli szukać haki, to na kogoś, kto jest politycy aktywny. A jak nie jest aktywny, no to że ktoś kiedyś... Chodzi o łatkę, która się może przyczepić. Muszę przyznać panu posłowi, na jakichś kongresach się pojawia. Że ten hak to chyba faktycznie lekko przerdzewiały, bo to już ćwierć wieku chyba od tamtych czasów minęło. Ale co ciekawe, tak? A przerdzewiały bardziej boli. To były czasy, kiedy faktycznie i Jarosław Kaczyński, i Donald Tusk byli politykami w średnim wieku. Wtedy jeszcze, co prawda, szli wspólnie po władzę i wspólnie się bardzo mocno przyjaźnili, ale to też pokazuje, że chyba mamy jakiś problem w Polsce z wymianą pokoleniową, jeżeli ciągle chyba jesteśmy jedynym krajem w Europie, w których te dominujące postaci na scenie politycznej dzisiaj i ćwierć wieku temu się nie zmieniły. Dobrze, chciałbym już przejść do ustawy wtedy, o Trybunale. W szkole, już. Ale to nie jest tak, jak pan powiedział. Roman J. był wicepremierem rządów SLD-PSL w czasach, kiedy zarówno Donald Tusk, jak i Jarosław Kaczyński byli poza parlamentem. Dopiero potem było zwycięstwo AWS-u, a dopiero potem powstało Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska. Ale nie odbierajmy im tego, że kadencje wcześniej byli istotnymi politykami, jeden i drugi. Otóż tak. Ale proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. No, a tu wchodzimy w etap mojej podstawówki. Był desygnowany na tego premiera przez konkretne osoby. Postawione mu były, czy jest w cieniu podejrzeń bardzo dużych zarzutów, które mogą skutkować wysoką karą też. Ale rzeczywiście to nie możecie się odcinać od osoby, która kiedyś pełniła bardzo ważną funkcję w państwie polskim. No, ktoś go rekomendował. 25 lat temu to się nie doskonale. Ale ludzie się przez 25 lat... Roman J. później był w klubie SLD, założył swoją formację. Roman J. miał różną taką, miał dosyć skomplikowaną... Przestańcie panowie jak gdyby opowiadać takich rzeczy, bo po pierwsze, no, to naprawdę historia. Po drugie... To historia, aczkolwiek 11 milionów sztuk papierosów. Jagiellońskiego, on przeszedł bardzo wiele komitetów partii i w bardzo różnych miejscach był. Z tego, co przeczytałem, to jeszcze jest tam kwestia syna, nie syna, ale ja w ogóle nie chcę o tego case'u, że tak powiem, omawiać. Problem jest taki, że dzisiaj się koncentrujemy na osobie, która nie uczestniczy w polityce, a te, które uczestniczą w polityce, są niewinne, pomimo że wszyscy wiedzą, że prokuratura powinna być zaangażowana. Panie pośle, ale koncentrujemy się przez z urzędu, momencik, się z urzędu powinna reagować. Koncentrujmy się na przez praworządności. Przez chwilę się koncentrujemy, bo wtedy, jest to wiadomość rzeczywiście... wczoraj, panie pośle. Z wczoraj mam podawać z wczoraj kolejne artykuły i osoby, które powinny prokuratorom mieć do czynienia? Słucham? Wczoraj kogoś zatrzymali? A właśnie chodzi o to, że nie. Właśnie o to chodzi, że nie reagują. Dobrze. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie złożyli projekt nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Chodzi o to, żeby pełnym składem było 9, a nie 11 posłów, żeby usprawnić pracę Trybunału. Cel wydaje się jasny, panie pośle. Chodzi o to, żeby przeprowadzić przede wszystkim w najbliższym czasie przez Trybunał Konstytucyjny nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Tak, dlatego że w Trybunale Konstytucyjnym ta ustawa znalazła się wskutek decyzji pana prezydenta. I ona jest dla polskich spraw ważna, żeby ostateczne rozstrzygnięcie podjąć, czy ona jest zgodna z konstytucją, czy nie.
i czy może wejść w życie, czy nie, ze względu na skomplikowaną sytuację wypłacania środków z Krajowego Planu Odbudowy przez Unię Europejską Polsce, bo warunkiem wypłacania tych środków jest między innymi ta zmiana i ta zmiana legislacyjna, która zawisła dzisiaj w Trybunale Konstytucyjnym. 30 maja ma się odbyć posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego. Chcemy, żeby ono się odbyło efektywnie, żeby werdykt był, a wygląda na to, że bez tej zmiany, czyli bez zmniejszenia... Ale mamy dzisiaj 6 maja, to ta ustawa musiałaby przebiec w ogóle przez parlament. Nie, przez parlament ona już przechodzić nie musi, bo ona jest zaskarżona przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Ja mówię o zmianach w Trybunale Konstytucyjnym. A, o tej ustawie nowelizującej. Mamy posiedzenie Sejmu chyba za kilka dni. No, ale mamy później też, jest jeszcze Senat. Mamy też jeszcze posiedzenie, chyba kolejne majowe, poza tym za kilka dni. Więc szanse przeprowadzenia przez Sejm przynajmniej mamy. A w Senacie oczywiście zobaczymy, jaka jest wola polityczna, czy tak jak było dotąd, czy będzie udawanie, że chcemy, żeby te środki były wypłacane, czy tak jak większość opozycji, zwłaszcza z Platformy Obywatelskiej, właśnie udawanie, żeby te środki były wypłacane, a tak naprawdę podtrzymywanie i namawianie Komisji Europejskiej do tego, żeby tych środków do wyborów nie wypłacać Polsce, po to, żeby ten argument był też przez opozycję używany przeciwko Zjednoczonej Prawicy i żeby były opowiadane historie tego typu, że jak Donald Tusk dojdzie do władzy, to wtedy te pieniądze do Polski przypłyną. Bo taka jest polityka od kilku lat prowadzona przez totalną opozycję, szkodząca Polsce, żeby używać i tego instrumentu politycznego, który jest i w ich ręku, i w ręku większości Komisji Europejskiej, do walki politycznej wewnętrznej w Polsce. To jest istota tego problemu. Widzę, że tutaj pan poseł Zandberg tak jakby się szykował do jakiegoś skoku i znowu nie wiem, czy pan dzisiaj użył jakiegoś gazu rozweselającego? Bo pan... Ale to wszystko wina pana ministra Sellina, kiedy mówi, no to nie sposób się nie uśmiechnąć, jak to pani ujęła pod wąsem. Ale to miło, miło się uśmiechać, dobrze. Ale to miło, nie, bo ja z pewnym rozmawiając, że wymieniłem uśmiechy z panią minister prezydencką, bo z tego co pamiętam, to pan prezydent podpisał już swego czasu pewną zmianę w ustawie dotyczącą trybunału, w której podnosił liczbę sędziów i wtedy argumentowała Zjednoczona Prawica, że to jest konieczne, żeby to był poważny, pełen skład i że bez tego to jest niepoważne. I pan prezydent, o ile pamiętam, podzielał wtedy tę argumentację. Nie i rozumiem, że i w tym momencie pani minister z pewnym rozbawieniem pewnie słucha przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. Będzie się mogła wypowiedzieć. Który teraz, że tak powiem, wykonał zwrot o 180 stopni. Z oczywistych względów. No tak, to te oczywiste względy, panie ministrze, oznaczają to, że podchodzicie do kluczowych instytucji publicznych, a jedną z nich jest Trybunał Konstytucyjny, w sposób cyniczny. Nie. Tak, proszę pozwolić, że dokończę. W sposób cyniczny, to znaczy wyznaczać. Chcecie, żeby liczebność tego składu zależała od tego, czy w danym momencie wasza partia polityczna ma interes w tym, żeby ten skład się zebrał lub dobrze się nie zebrał. Wtedy podnosiliście go po co? Żeby utrudnić manewrowanie ówczesnemu prezesowi Rzeplińskiemu. Teraz chcecie go obniżyć, żeby ułatwić manewrowanie pani Julii Przyłębskiej. No powiedzmy sobie szczerze, to jest... To jest nihilizm. To jest nihilizm, panie pośle. I to niestety pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość, które pod wielkimi ustrojowymi hasłami wiele lat temu odnowy i oczyszczenia życia publicznego szło, podchodzi do instytucji publicznych w sposób kompletnie nihilistyczny. To nie jest konserwatyzm, panie pośle. To jest po prostu bardzo jasne pokazywanie, że uważacie, że ta instytucja w Polsce tak naprawdę powinna być w pełni niezależna od polityków. Do tego nie, dlatego, że mamy dużo gości i mało czasu. Szanowni Państwo, pan prezydent w wygłoszonym oświadczeniu miał pełne prawo wskazać na te wątpliwości, które też wtedy podzielała Solidarność. Ale pan nie usłyszał jeszcze pytania, a pytanie do pana jest takie, czy suwerennej Polsce podobają się te zmiany i czy je poprze, bo w sumie to mówi się, że to sędziowie związani w jakiś tam sposób z wcześniej Solidarną Polską, no współtworzą ten klincz w Trybunale Konstytucyjnym. To nie jest prawda. Ja wiem, że pojawia się nazwisko pana prokuratora krajowego, byłego już obecnie sędziego, pana prokuratora Święczkowskiego. Natomiast to nie jest prawda. Tam wewnętrznie sytuacja według
mój jakiś, mojego oglądu wygląda zupełnie inaczej. Istotą jest to, że Unia Europejska chciała odebrać panu prezydentowi prerogatywę do tego, gdy powołuje sędziów, a nikt nie ma prawa w myśl zasady Roma locuta causa finita. Tak, ale ja pytam teraz o Trybunał, pan prezydent wręcza nominację i żadna osoba z Brukseli nie może podważać wyboru sędziów. Ale ja teraz nie pytam jeżeli chodzi o Sądzie Najwyższym, tylko o ten projekt. Pani pyta, to w tym zakresie w trybie pilnym, być może nawet jeszcze jutro lub w poniedziałek przed najbliższym posiedzeniem Sejmu, tak jak pan minister wskazał, to będzie 8 odbędzie się posiedzenie Sejmu. 9. Na pewno 8 już komisje ruszają w tym zakresie, 9 rozpoczyna się posiedzenie Sejmu. Będziemy rozmawiali w ramach ugrupowania suwerennej Polski. Na pewno tutaj wypracujemy stanowisko. Głęboko ufam, że ten spór uda się zażegnać, natomiast na chwilę obecną mogę potwierdzić tylko tyle, że nie ma takiego stanowiska co do projektu ustawy w zakresie tym, o którym tutaj rozmawiamy, czyli zmniejszenie tego składu większościowego w Trybunale Konstytucyjnym z 11 sędziów do 9 sędziów. Takie stanowisko zostanie wypracowane do początku przyszłego tygodnia. Pan Andrzej Halicki, wczoraj rzecznik rządu przypominał, że to właśnie posłowie PSL-u i Platformy przegłosowali wcześniej ten przepis, który stanowił, że ma to być 11. Nie, 9. I winni są oczywiście... 9, przepraszam. 9. Tak, że winni po prostu w tym samym kształcie, jaki teraz jest. Cykliści, wegetarianie, Bruksela i jeszcze ktoś. Ale dlaczego pan tak chodzi o to, że to w ogóle nie chodzi o... w ogóle na nie nastawiony. Ja pana pytam konkretnie. Na nie? Ja jestem nastawiony na tak. Właśnie pan jest nastawiony na nie, do mnie jest pan nastawiony na nie. Bo ten pozytywny scenariusz to jest naprawienie tego wszystkiego, co zdemolowało Prawo i Sprawiedliwość jesienią. No nie ma Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli nawet pani redaktor używa stwierdzenia, że sędziowie związani z PiS-em, kontrasędziowie związani z Solidarną Polską, to znaczy, że nie ma Trybunału, nie ma niezależnych sędziów, nie ma instytucji, której autorytet jest niezwykle istotny przy rozstrzyganiu nie tylko kwestii prawnych, ale również instytucjonalnych. I jeżeli prezydent odesłał do Trybunału tę ustawę, to też nie chodzi tutaj o pieniądze, tylko chodzi o władzę. No, chodzi o to, żeby suwerenna od Kaczyńskiego i Morawieckiego ekipa Ziobry nie przejęła Trybunału Konstytucyjnego na przyszłość. I oto toczy się cały spór. A czy 9, czy 11, czy 5, 7, nie ma znaczenia. Ostateczne orzeczenie wygłosi Jarosław Kaczyński. Proszę tu nie mówić o cyklistach, bo to rzeczywiście tak było, że wcześniej do zmiany zrobionej przez PiS był taki sam przepis. A czy prerogatywą pana prezydenta jest dlatego, wybór że... sędziów? Roma locuta causa finita, to jest Rzym. Proszę, proszę się nie... Bruksela nie będzie narzucała panu tutaj nie ma żadnej Brukseli. Nie ma żadnej sędziów, zależności od tego orzeczenia, jeżeli chodzi o kwestię przyszłości dotyczącą się środków. Wy nawet nie negocjujecie dzisiaj. Weźcie z Węgrów przykład, jak się negocjuje w sytuacji zresztą dużo trudniejszej, dlatego że tam jest rzeczywista korupcja. U nas korupcji do tej pory, jeżeli chodzi o środki europejskie, nie było. WIPL-u też nie. I rozłożone ręce, indolencja, a przede wszystkim brak prawdziwych negocjacji. Od tego nie zależy kwestia, czy te środki trafią do Polski, czy nie. Ale to już jest inny temat. Wy nie chcecie, żeby one trafiły, bo chcecie grać rolę ofiary. Pani minister się wypowie na końcu. Teraz Władysław Teofil-Bartoszewski na temat projektu zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Co? Rząd doprowadził do kompletnej anarchii w systemie prawnym. Mamy sytuację taką, że 6 suwerennych sędziów Trybunału Konstytucyjnego mówi, że prezes Trybunału Konstytucyjnego nie jest prezesem, czy nie jest panią prezes. Dlatego, że jej kadencja upłynęła. Oni publicznie oświadczają, my nie będziemy zasiadać razem w tej samej sali sądowej z panią prezes, która nie jest panią prezes. A druga część Trybunału Konstytucyjnego, pani Julii Przyłębskiej, mówi nie, to pani prezes jest prezeską i my będziemy sądzić. Ale ponieważ nie ma większości, bo tam jest tak się złożyło, to trzeba doprowadzić do tego, żeby tych 6 sędziów usunąć, zlikwidować i przekonać poprzez zmianę. Nie usunąć, tylko żeby oni nie byli konieczni do No najlepiej to jest tak, ponieważ to są źli sędziowie, mają suwerenną prawo suwerennie podejmować swoje decyzje i werdykty wydawać. Ale okazuje się, że oni są niedobrzy, bo to nie jest ta grupa. Jak może istnieć wymiar sprawiedliwości, kiedy nawet kilkunastu sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie jest w stanie siedzieć w jednej sali jednocześnie? No dobrze. To jest anarchia, nihilizm,
i upadek, kompletny upadek. Dobrze, przedstawię pan sytuację, ale czy jeśli rząd w taki właśnie sposób chce z tego klinczu wyjść, to jak pan to ocenia? I oceniam, powinien czekać, oceniam to będzie? Władza wykonawcza nie może majstrować przy władzy sądowniczej. No to jest podstawa trójpodziału władzy. Jak się nie podobają potencjalne wyroki Trybunału Konstytucyjnego, to zmieńmy Trybunał. Ograniczmy, odsuńmy na bok kilku ich sędziów. No to jest absolutnie nieakceptowalne. Na razie to nie ma takiej możliwości, żeby mój klub poselski zagłosował za tak potwornym łamaniem prawa i wydaje mi się, że gdyby ta ustawa została przepchnięta, co wcale nie jest oczywiste, kolanem przez Sejm, to pan prezydent do tego podejdzie bardzo sceptycznie. No właśnie, czy pan prezydent podejdzie do tego bardzo sceptycznie, między innymi były szef Trybunału, pan Rzepliński go o to prosi i wyraża taką nadzieję, ale myślę, że tym akurat nie będzie się w pierwszej kolejności pan prezydent, podejmując decyzję, kierował. Panie pośle, ja odpowiadałam na pana bardzo sympatyczny uśmiech, natomiast sprawa ta jest niezwykle poważna i pan prezydent, powiem szczerze, z taką dużą troską na sprawę w Trybunale patrzy. Wielokrotnie osobiście zabierał głos, prosząc o to, aby ta sytuacja się odkłócił. Tak, ale użył takiego stwierdzenia, odkłócił w wywiadzie oczywiście prasowym, natomiast z prawnego punktu widzenia, właśnie ze względu na niezależność sądownictwa, ten ruch jest tylko i wyłącznie po stronie Trybunału Konstytucyjnego, aby tę kwestię załatwić. Natomiast jedna rzecz, która jest najistotniejsza z punktu widzenia pana prezydenta, to aby Trybunał po pierwsze działał, a po drugie, aby nie było prawnych podstaw do kwestionowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Ponieważ Trybunał Konstytucyjny jako jedyny organ w państwie może stwierdzać zgodność z konstytucją ustaw, nie może tego robić nikt inny, to rola Trybunału w demokratycznym państwie jest absolutnie kluczowa. I pan prezydent przede wszystkim na sprawę patrzy z tej perspektywy. Co do samego projektu, to jest projekt, który się pokazał przedwczoraj dopiero na stronach sejmowych. Ale on jest bardzo prosty i wiadomo, do czego z prawnego punktu widzenia zmierza. Z prawnego punktu widzenia, pani redaktor, oczywiście tak. Natomiast nie odbyło się nawet jeszcze pierwsze czytanie. No, mogę państwu zagwarantować, że oczywiście Kancelaria Prezydenta, w szczególności służby prawne, będą się temu projektowi bardzo wnikliwie przyglądać, ale temu również, jak będzie ten projekt procedowany i czy on finalnie w ogóle stanie się ustawą. Natomiast na ten moment o żadnej decyzji pana prezydenta w tej sprawie mówić nie można, bo O pewnym poglądzie, bo jest klincz i tu jest jakaś próba wyjścia z tego klinczu. Może się ta próba podobać lub nie podobać. Co do idei. Więc na to pytanie chyba może pani odpowiedzieć. Nie, pani redaktor, tak jak mówię, ocena pana prezydenta będzie po całym postępowaniu, bo dzisiaj mamy projekt. A jaka będzie ustawa, to tego, myślę, nikt z nas w tym studio jeszcze nie wie. Myślę, że obowiązkiem władzy ustawodawczej jest reagowanie w sytuacji, kiedy widzi, że ważny organ państwa polskiego po prostu nie działa. I naprawianie tej sytuacji. I taka jest idea. No to ciekawa konstatacja, bo przecież właśnie, dokładnie, żeście robili zmiany po to, żeby działał. Dokładnie, a wyście proponowali takie rozwiązanie, tak, że już takie w ogóle rozwiązanie 8 lat temu, które my teraz dokładnie proponujemy i teraz nagle protestujecie. Wreszcie słowo prawda. Ja nie chcę tego oceniać, jaka jest tam sytuacja wewnętrzna. Jest jaka jest, realistycznie na to spójrzmy. Jest klincz i w związku z tym ważny organ państwa polskiego ma problemy z działaniem, w związku z tym obowiązkiem władzy ustawodawczej jest naprawienie tej sytuacji, żeby ten organ działał, bo on jest potrzebny, jego werdykty są po prostu potrzebne. Taka jest idea tej inicjatywy posłów, którą mój rząd popiera. I tak się kończą nominacje na podstawie odkrycia towarzyskiego jako kategorii wyboru. Miałam takie bogate plany na dzisiaj. Miałam takie bogate plany i jak taki będzie efekt waszych zabaw. Będziemy mieli nową instytucję rozproszonej kontroli konstytucyjnej. Rozkrzanieliście Trybunał. Przedstawić Andrzej Halicki, Małgorzata Paprocka, Władysław Teofil Bartoszewski, Jarosław Selin, Adrian Zandberg, Mariusz Gosek, Beata Michniewicz. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.